kartki. Klauzula sumienia musi odejść. W Sejmie burzliwa debata na temat aborcji. Wielki dzień frankowiczów. Unijny Trybunał orzekł na ich korzyść. O konsekwencjach tego wyroku za chwilę gość Radia Z, ekonomista Piotr Kuczyński. Minęła właśnie 17. Burzliwa sejmowa debata o sytuacji kobiet w Polsce w związku ze śmiercią ciężarnej pacjentki w szpitalu w Nowym Targu. Posłanki Lewicy Magdalena Biejat i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiły, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Polki boją się iść do szpitala, bo lekarze zasłaniają się klauzulą sumienia. Czy wykreślicie ją wreszcie z prawa? Klauzula sumienia musi odejść. Drogie Polki, drogie kobiety, drogie dziewczyny, Lewica i wy macie odwagę powiedzieć: my, kobiety, wstajemy z kolan, a klauzula sumienia musi iść do kosza. Rządzący powoływali się na dane GUS-u, przekonywali, że liczba zgonów z powodu nieusuniętych ciąż to kilka, a najwyżej kilkanaście przypadków rocznie. Dodawali, że to oczywiście ogromna tragedia. Przełomowy wyrok dla frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że banki nie mogą domagać się od kredytobiorców zapłaty za korzystanie z kapitału kredytu. To orzeczenie pomyśli osób, które mają kredyty we frankach i których umowy z bankiem zostały unieważnione. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzas. TSUE wydał wyrok zgodny z przewidywaniami. Odciął bankom możliwość ubiegania się o odszkodowanie za korzystanie z kapitału, ale kredytobiorcy mogą domagać się zadośćuczynienia, mówi Robert Weigel, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Sąd w Luksemburgu nie wyklucza tego, że należy się kredytobiorcom odszkodowanie za to, że zostały oszukane, za wszystkie krzywdy i tragedie, które spotkały kredytobiorców przez nieuczciwe umowy sporządzone przez banki, więc to jest ogromny sukces. Trybunał orzekł również, że można zawiesić spłatę kredytu na czas postępowania przed sądem. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że dzisiejsze orzeczenie negatywnie wpłynie na sektor bankowy i polską gospodarkę. Wszystko, co istotne. Po blisko 4 latach od ostatniego meczu w koszulce z orzełkiem na piersi Jakub Błaszczykowski pożegna się z reprezentacją Polski. Były kapitan reprezentacji zagra jutro na Stadionie Narodowym w towarzyskim meczu z Niemcami. Będzie to jego 109 występ w narodowych barwach i zarazem ostatni. Przez te kilkanaście lat były momenty, w których mogliśmy się cieszyć, były momenty, w których ponosiliśmy porażki, ale tak jest też w sporcie, ale na pewno to, co dla mnie było bardzo ważne, to to, żeby zawsze dawać z siebie 100% i myślę, że to było zawsze na najwyższym poziomie. Błaszczykowski zdobył dla naszej kadry w sumie 21 goli. Wracamy teraz do sprawy frankowiczów. Beata Lubecka i jej gość. Dzień dobry, dzień dobry. Gościem Radia Z jest Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No można powiedzieć, że dzisiaj historyczna decyzja TSUE, jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie można dopuścić do tego, by bank czerpał korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania. Co to oznacza de facto dla frankowiczów? Oprócz tego, że to dobry dzień dla nich. Tak, aczkolwiek nie jest aż tak dobry, jak twierdzą kancelarie prawne, które występują w imieniu frankowiczów z oczywistych powodów. No, dla tych kancelarii taki wyrok no, to jest otworzenie pewnego nawet skarbca, można powiedzieć. Dużo pieniędzy będzie do nich tam płynęło. Żyła złota. Tak, absolutnie, pani redaktor. W każdym razie ważne jest to, co pani powiedziała, że tu TSUE powiedział, że rzeczywiście można wykluczyć to, żeby banki zwracały się do kredytobiorcy po opłatę za udzielony bezumownie kapitał, a w drugą stronę kredytobiorca może sądzić banki za używanie tego kapitału, które miały z powodu spłaty rat i owszem, tyle że ważne jest to, o czym TSUE mówi. TSUE mówi o tym, że jeżeli ta umowa była niezgodna z prawem, a o tym decydują sądy polskie, nie TSUE. W związku z tym teoretycznie to rozwiązanie niewiele zmienia, bo tak prawdę mówiąc i banki i wszyscy wiedzieli, że to tak będzie. Nawet przed orzeczeniem rzecznika generalnego TSUE, bo on kilka miesięcy temu się wypowiedział, zazwyczaj TSUE powiela jego opinię. Więc nawet wcześniej wiadomo było, że banki występują przeciwko kredytobiorcom o te opłaty z tytułu kapitału bezumownego, ale wiedzą dobrze, że przegrają, tyle że na końcu, po wielu latach bojów. W tej chwili to też jest dokładnie taka sama sytuacja, dlatego że wyrok TSUE nie obowiązuje sądów polskich. To nie jest tak, że sąd musi tak zrobić, jak
TSUE powiedział, to jest dyrektywa, to jest wyraźne wskazanie, większość sądów zapewne będzie szła w tym kierunku, ale sądy mają wolną wolę. No tak, ale teraz jest nawet taka praktyka, że obecnie ponad 95% takich procesów sądowych jest wygrywana przez frankowiczów. No i 97,5%, tak. I można podejrzewać, że jednak te procesy się posypią dalej. No. I już związek 97,5%, banków... tak, ma pani rację, panie redaktor. Rzeczywiście olbrzymia większość, właściwie można powiedzieć, że 100%. Właściwie można powiedzieć, że polskie sądy powiedziały nam, że kredyty we frankach były nielegalne. Bo jeżeli ktokolwiek do nich przyjdzie, oni mówią, tak, tak, umowa była niezgodna z prawem, no to ja zaczynam, już dawno zresztą tak uważałem, iść tropem tego, co mówi Związek Banków Polskich, który twierdzi, że banki unieważniają te umowy z byle powodu, z byle pretekstu i rzeczywiście tak jest, proszę pani. Tak, znaczy banki czy sądy? Sądy unieważniają, tak, sądy unieważniają z byle pretekstu i rzeczywiście tak to jest. No można nawet podejrzewać, że w każdej rodzinie sędziego, wśród krewnych też znajdzie się ktoś z frankami, z kredytem w frankach. Nie chcę iść tak daleko, ale według mnie to, co w tej chwili jest w polskich sądach, jest zbyt szeroką ochroną kredytobiorcy. Zbyt szeroką, która powoduje, że ten kredytobiorca frankowy dostaje no coś za darmo. Wie pani, ja pamiętam, jak ja od początku, od 2006 roku czy 2005 mówiłem, żeby brać kredyty w tym, czym się zarabia, czyli w złotych, nie we frankach. Wszyscy ci, którzy naganiali na te franki, na mnie krzyczeli, a rzeczywiście tak było. Zresztą bank, który wtedy posiadał Xelion, czyli PKS A, miał zakaz UniKredytu, bo wtedy UniKredyt był właścicielem PKS A, zakaz udzielania kredytu we frankach. Dlaczego? No bo UniKredyt się pośliznął na frankach, na kredytach udzielanych w marce niemieckiej swego czasu. Był ten sam problem, dokładnie ten sam problem z dużą apelacją. No, czyli UniKredyt po prostu nauczył się na swoim własnym nauczył błędzie. Nauczył się, tak jest, tak jest. No ale teraz Związek Banków... I wtedy, pani redaktor, ci, którzy brali we frankach, ja pamiętam i teraz ciągle słyszę od taksówkarzy, z którymi czasami jeżdżę, od różnych ludzi, jak oni się z nas nabijali, że my bierzemy w złotych i płacimy tyle i tyle, a oni są mądrzy i biorą we frankach, płacą tyle i tyle. I teraz się okazuje, że oni rzeczywiście byli mądrzy, bo mało, że mniej płacili, to jeszcze za darmo dostaną wszystko. No to jest absolutnie nie w porządku, ale... Dura lex sed lex, tak? Twarde prawo, ale prawo. Sądy tak postanawiają i trzeba to w ten sposób regulować. Jak ale czy sektor bankowy to wytrzyma? No bo już słyszę takie opinie, na przykład, że Związek Banków Polskich informował, że będą miliardowe straty. Jeśli banki będą notowały straty, no bo to jest nieuniknione, ale rozumiem, że odbije się to również na klientach, że wzrosną ceny usług bankowych. Wszyscy za to zapłacimy, za te 370 tysięcy, bo tyle chyba zostało kredytów frankowych, to wszyscy zapłacimy. No jeżeli oni wszyscy pójdą do banków, no to sektor bankowy, Związek Banków Polskich, KNF liczyli, że to będzie ponad 100 miliardów złotych strat. Dużo, tyle że rozłożone na najpewniej 4-5 lat, no bo taki proces nie jest sprawą na parę miesięcy. To trwa lata, dlatego że bank będzie się odwoływał do ostatniej możliwej rozprawy i to będzie trwało naprawdę kilka lat. W związku z tym te 100 miliardów byłoby rozłożone na wiele lat, przy czym nie będzie to 100 miliardów, bo nie wszyscy jednak pójdą do sądu, to po pierwsze. A po drugie, ja ciągle mam nadzieję, trzymam mocno kciuki zaciśnięte, żeby w końcu ustawa, którą szykuje profesor Jastrzębski, czyli szef KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, żeby ta ustawa, która chyba już jest gotowa nawet, tylko profesor dawał znać parę tygodni temu, że politycy nie są gotowi, że nie chcą przed wyborami jej przyjąć. Więc bo niepopularne jest... to. No, ale wie pani, no 370 tysięcy kredytów, a z drugiej strony x razy więcej kredytów złotowych, które wychodzą na frajerów w tej chwili. No ale okej, okay, no dobrze, według mnie po wyborach ta ustawa wejdzie. Ale co z niej wynika z tej ustawy, że? Wie pani, ja jej nie znam. Zakładam, że ona bazuje na starym pomyśle sprzed paru lat pana Jastrzębskiego, profesora Jastrzębskiego, którym sugerował, żeby kredyty frankowe zamienić na złotowe z kursem wymiany
tak jak było w dniu, w którym był brany ten kredyt, oprocentowany tak jak kredyt złotowy, a stratami, że bank i kredytobiorca podzielili się po połowie. Wtedy był taki pomysł. Upadł, niestety. No to przed wyborami to nie, to się nie wydarzy. Nie ma takiej opcji. To w ogóle zapomnijmy generalnie. A jak zareagowała giełda? Ale otóż zapytam w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Bo na Twitterze, bo jest pan na Twitterze i takim dość czynnym uczestnikiem, można powiedzieć, napisał pan tak. Już po efekcie TSUE, WIG20 rośnie, jak widać rynek podziela moją opinię, a nie triumfujących prawników frankowych i narzekających komentatorów, to co się działo na giełdzie, to w takim razie to co się działo na giełdzie przed i po. No jednak trochę było trochę spadków, ale one nie były jakieś gwałtowne. Na początku tak. Tuż przed naszą rozmową, 5 minut przed naszą rozmową, a nawet może 10, bo o 17 giełda kończyła notowania, nie będę w tej chwili włączał sobie tej strony giełdowej, w związku z tym nie powiem jak to wyglądało, ale 10 minut temu indeks WIG banki, czyli ten, który obejmuje wszystkie banki na GPW, on od dołu, czyli od spadku tego porannego, wzrósł o ponad 3%. I kończył na plusie. Także ten mój tweet, który był wcześniejszy nieco, jest całkowicie uzasadniony, dlatego że jak mówię, wracamy do tego, o czym myśmy mówili przed 5 minutami. Ja twierdzę, że ta ustawa KNF-u po wyborach, bez względu na to, kto je wygra, bo przecież to w końcu nie wiadomo, bez względu na to, kto je wygra, wejdzie pod obrady Sejmu, spowoduje... Nie wiem, jakie tam będą elementy, które spowodują duże zachęcenie do umów z bankami, a zniechęcenie do pójścia do sądu. W każdym razie na pewno będą tam takie elementy, co według mnie, jeżeli będą, zredukuje liczbę pozwów tak bardzo, że banki tego naprawdę nie odczują. Mówię o stratach. No dzisiaj zresztą głos zabrał w tej sprawie po tym wyroku TSUE prezes mBanku Cezary Stypułkowski i powiedział, że no żałuje, że nie zaoferowaliśmy wcześniej ugód. Ale sytuacja kapitałowa poszczególnych banków była różna, niektóre miały odpowiednie bufory, inne musiały je zbudować, czyli co, mądry prezes po szkodzie? Rzeczywiście można było wcześniej... Można tak powiedzieć, przy czym również jest to powód, dla którego tak banki niechętnie zawierały te umowy, ugody, że nie przewidywały, tak myślę, w końcu nie siedzę w głowach prezesów i zarządów, ale myślę, że nie przewidywały, że ten procent wygranych spraw będzie tak potwornie duży. 97,5% to jest naprawdę bardzo dużo i to zachęca bardzo wielu i nie tylko tych, którzy mają do spłacenia kredyt jeszcze, ale tych, którzy już spłacili kredyt. Ja mam kilka pytań z okolic swoich ludzi, którzy spłacili kredyty, czy oni mogą jeszcze też sądzić się. No mogą niestety, też mogą. Dlatego mówię, że ta ustawa, o której wspominałem, szykowana w KNF jest po prostu niezbędna, bo inaczej rzeczywiście będzie problem. Może nie będzie aż tak źle, jak obecny szef ZBP, pan Białek, mówi, że będzie to powodowało, że banki będą niechętnie udzielały kredytów długoterminowych, że będą podnosiły różne opłaty, to na pewno będą podnosiły, żeby pokryć straty i tak dalej. No może nie będzie z tego dramatu i myślę, że nie będzie dramatu, ale niewątpliwie banki będą dużo ostrożniej podchodzili do klientów, bo będą brały pod uwagę zarządy, ci, którzy opiniują kredyty, będą brali pod uwagę to, że może się okazać, że po 10 latach spłaty ktoś powie, a nie, no to zdanie mi się w umowie nie podoba, pójdzie do sądu, wygra i kredyt będzie unieważniony. No naprawdę sądy uczą nas nieodpowiedzialności. Jest to tak zwany, Amerykanie to nazywają moral hazard, czyli hazard moralny, można by powiedzieć, czyli po prostu ryzyko, podejmujemy ryzyko i wiemy, że ktoś nas na końcu i tak uratuje, no, czyli właściwie ryzyka nie ponosimy. No TSUE też odpowiedział na pytanie, czy można zawiesić spłatę raty na czas postępowania sądowego przeciwko bankowi. No i to sądy będą miały zielone światło do zawieszania tych rat. Do tego, żeby wyznaczać wakacje kredytowe.
TSUE nie powiedział, że trzeba to zrobić. W przypadku nieważnej umowy powiedział, że można to zrobić. Czyli znowu będą sądy decydowały na ten temat. Jeżeli będą decydowały tak jak w sprawie całej umowy, całych umów, no to nie będzie dobrze rokowało, bo rzeczywiście wtedy ludzie przestaną spłacać. Aczkolwiek nie radziłbym w tej chwili już przestać spłacać, bo to musi być jeszcze do tego wyrok sądu, a przypominam, to nie jest tak, że jeden wyrok sądu. Jak będzie jeden wyrok sądu, bank pójdzie w apelację, będzie następny, to będzie trwało. To szybko nie pójdzie. Więc jeżeli ktoś by chciał już teraz nie spłacać, to mnie radził. No zwłaszcza, że jak pokazują statystyki, to jednak ten termin rozpatrywania spraw się wydłużył. Te terminy się wydłużyły, a nie skróciły, a miało być zupełnie inaczej. A teraz chciałabym zapytać o założenia do budżetu, bo przypuszczam, że pan się z nimi zapoznał. No, ostatnio tak. No, ostatnio tak. Była przecież konferencja prasowa i premiera, i też minister finansów, i też minister rodziny. No i usłyszeliśmy, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie niespełna 1%, 0,9%, a w przyszłym roku 3%. I inflacja średnioroczna spadnie z 12 w tym roku, z 12 do 6,6% średniorocznie w przyszłym roku. I co pan na to? To jest realne w ogóle, żeby... Wie pani, jeżeli się podaje wstępne, bo rozumiem, to są wstępne założenia do budżetu, bo ostateczne muszą pójść do Sejmu do końca września chyba, tak, jeżeli dobrze pamiętam, to się naprawdę buja w obłokach jeszcze. Nawet we wrześniu buja się w obłokach, bo nie wiadomo, jak to będzie w przyszłym roku, bo jedno, co jest pewne, że wszystko jest niepewne w tej chwili, to jest oczywiste. W związku z tym te założenia dzisiaj wydają się być sensowne. Rzeczywiście w tym roku wzrost gospodarczy będzie niewielki, 0,9% bardzo prawdopodobne. W przyszłym powinno być lepiej, czy to będzie 2, czy 3%, czy 3,5%, no tego nikt nie wie, ale jest to prawdopodobne. Inflacja 6,6% też dosyć konserwatywnie założona. Ja zakładam, że poniżej 10 zobaczymy już we wrześniu. No prezes Glapiński tym... tak mówił, że może, no, ale ja też tak mówię. Ale ja tak? też tak mówię. Tak, panie dyrektorze, jeżeli pan widzi to, co się dzieje na rynku na przykład żywności na świecie. Indeks żywności FAO, tej organizacji od żywności z ONZ-u, on leży na dwuletnim dnie, dwuletnie minimum cen żywności na świecie. To w końcu do Polski też zaczyna przenikać. Specjaliści, ja nie jestem specjalistą od żywności, ale mówią, że to około pół roku, zanim będziemy widzieli to w Polsce. Jak spojrzy się na ceny ropy, gazu i wielu innych surowców i towarów, to widać, że one są absolutnie zdołowane w sposób dramatyczny. Gaz był tańszy jeszcze niedawno, nie sprawdzałem wczoraj i przedwczoraj, ale niedawno o prawie 90% od szczytu zeszłorocznego. Węgiel podobnie, 85-90% od szczytu zeszłorocznego do dołu. W związku z tym to musi przesiągnąć i to widać w kosztach produkcji. We wszystkich krajach na świecie widać w kosztach produkcji, w cenach produkcji, że one gwałtownie już spadają. Nie to, że mało rosną, one spadają. To musi przesiągnąć do gospodarki i do naszej gospodarki również. No na razie tego jeszcze nie widać, bo jak się patrzy na ceny żywności, tak, no to one cały czas rosną. No i teraz zdumiało mnie, że królem drożyzny jest cukier. To od razu mi się przypomniało. No ja nie używam. Tak ja też nie używam, ale przypomniało mi się to hasło Meliora Wańkowicza, cukier krzepi. No tutaj to nie krzepi. Tak, tak. I też przypomniałam sobie, że ten pisarz chwalił się, że w sumie to było chyba najdroższe hasło reklamowe w ogóle w dziejach. Za dwa słowa zainkasował coś, co możemy przeliczyć w dzisiejszych realiach na około 50 tysięcy. No to rzeczywiście niezły tak, no urobek. No to rzeczywiście... Cukier krzepi. Cukier krzepi, a później było cukier krzepi, a ja lepiej, ale już nie pamiętam odnośnie jakiego produktu to było. No inflacja w maju, jak podał dzisiaj GUS, spadła do 13%. To w sumie taki najnowszy odczyt, najniższy od kwietnia ubiegłego roku. No, to znaczy jest... warto zawsze przy okazji mówić, że tak, rzeczywiście, ale to oznacza tylko tyle, że ceny wzrosły o 13%. Trochę mniej wzrosły, ale nadal rosną. Tak, ale wzrosły. Przy czym, i to jest plus, naprawdę to jest plus, w tych danych. Jest plus taki, że w maju w stosunku do kwietnia tego roku, czyli miesiąc do miesiąca, ceny się nie zmieniły. Inaczej mówiąc, ten odbiór, jeżeli to będzie kontynuowane, a zakładam, że tak będzie i nawet zobaczymy minusik przy tym miesiąc do miesiąca,
to odbiór ludzi będzie taki, że inflacja spada, bo będą pamiętali, co było tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, miesiąc temu i powiedzą, o, rzeczywiście ceny spadają. A w stosunku do zeszłego roku, no niestety, to one będą wysokie w dalszym ciągu. No tak, no warzywa są droższe o 25%, jak wynika właśnie tak z tego raportu. Tak. No ale owoce najbardziej dają po kieszeni jednak opłaty za prąd i za ogrzewanie. No za ogrzewanie to jest 40% więcej, a za prąd, jak wynika z tego raportu GUS-u, 22%. No to są po prostu horrendalne podwyżki. I to też jest, panie redaktor, rozpęd z zeszłego roku. Bo wie pani, bo to wszyscy się mówią, jak to jest, 90% staniało gaz, 90% staniał węgiel, a my płacimy kolosalne pieniądze za elektryczność, za ogrzewanie. No to jest dosyć prosta sytuacja, że tak myślę, że po pierwsze w różnych magazynach w tamtym roku ulokowało się bardzo dużo drogiego towaru z tamtego roku. Poza tym w tamtym roku, jak się zawierało średniookresowe kontrakty na ten rok, no to niestety z tamtymi cenami, z bardzo wysokimi. I póki my tego wszystkiego nie przetrawimy, no to będzie nas to trafiło, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. No ale póki co, to można powiedzieć, że od tych dwóch lat no jesteśmy na minusie, no. Tak. No jesteśmy tak, na minusie. Widziała pani rankingi cen realnych płac. No jesteśmy przedostatni chyba w Europie, tylko Węgrzy są gorsi. No to nie jest, to akurat nie jest mocno krzepiące, w ogóle nie jest krzepiące. A ja to tak jeszcze zapytam, jak się panu podobał ten baner, który chyba nie wiem, czy jeszcze wisi, czy na w każdym razie wisiał. Ale wisiał ten baner na siedzibie NBP, tak, gdzie było napisane po prostu, kto jest winien inflacji. Pandemia i jej skutki i wojna w Ukrainie. I broń Boże, nie jest to winien rząd ani NBP. A kto mówi inaczej, to jest rzecznikiem Kremla. Oto to. No więc no niestety wyjdzie na to, że jestem rzecznikiem Kremla, bo ja co prawda mówiłem w zeszłym roku i mówię w dalszym ciągu tak, że ta bardzo wysoka inflacja w zeszłym roku to ponad 60% było według mnie z zewnątrz, naprawdę z zewnątrz. Nie wchodźmy w dyskusję, ale ja mogę to udowodnić, że to było z zewnątrz, a 40% to jest nasza zasługa. Płace, świeże pieniądze trafiające do ludzi, różnego świadczenia socjalne. Ale w tym roku niestety to się zaczyna zmieniać i w tym roku to jest odwrotnie. Znaczy 60% to jest nasza zasługa, czyli rosnące na przykład płace, rosnące świadczenia socjalne, a 40% najwyżej to są zaszłości zeszłego roku popandemiczne i wojenne. Tak uważam. Im dłużej to będzie trwało, tym będzie ta proporcja coraz bardziej niekorzystna czyli pokazująca coraz większy wzrost znaczenia naszych własnych czynników, czyli inaczej mówiąc, na przykład płac. No widziała pani propozycję rządu na przyszły rok na płacę minimalną, tak, prawda? Ma wynosić ponad 4000 zł brutto. 4300 brutto w lipcu, przy czym proszę zauważyć, bo ludzie nie rozumieją czasem skąd się to bierze, a wystarczy spojrzeć w artykuł 5 ustawy o płacy minimalnej i zobaczyć jak działa współczynnik, on się nazywa współczynnik weryfikacyjny. Nie wiem dlaczego on jest weryfikacyjny, według mnie powinien być korekcyjny, no ale okej. I on tak właśnie działa niestety, a wynika to z tego, że rząd zawyżył płacę minimalną 2 lata temu, zawyżył ją rok temu, a do tego jeszcze w zeszłym roku, w 2021 prognozował, że w zeszłym roku inflacja będzie 3,3, była 14,4, w związku z tym to podniosło pułap do liczenia płacy minimalnej i to, co rząd podaje, to jest czysta matematyka. Tak mówi ustawa, jak się podstawi to do wzoru, to tyle wychodzi, ile rząd proponuje, ale to są zaszłości, które oni, mówię o rządzących, spowodowali. I to nie działa dobrze. Nie działa dobrze, dlatego że coraz więcej ludzi będzie brało pieniądze pod stołem, według mnie. To po pierwsze, małe firmy mogą zacząć padać, bo one mają większy udział kosztów pracy niż duże firmy. Konkurencyjność polskiej gospodarki będzie się zmniejszała. To nie jest właściwy kierunek. Nie uważam, że to, co Unia Europejska, Komisja Europejska w swojej dyrektywie z września zeszłego roku mówiła, żeby płaca minimalna to było 50% średniej lub 60% mediany, jest słuszne. Przy czym 50% średniej u nas, kiedy ta średnia to jest dla dużych firm zatrudniających powyżej 9 osób,
czyli 1/3 pracujących tylko, więc 7 tysięcy z groszami. No to ta średnia to i tak by było 3600, powiedzmy w przyszłym roku 4 tysiące. Ale mediana jest mniej więcej, czyli mediana 50% ludzi zarabia mniej, a 50% więcej. Około 1/4 mniejsza, w związku z tym w przyszłym roku ta mediana to byłaby około 6 tysięcy, czyli zgodnie z dyrektywą unijną średnia, minimalna płaca powinna być 3600, 60% mediany, a będzie 4300. Naprawdę nie jesteśmy tak bogatym narodem, żeby tak płacić. I tym samym dostaliśmy odpowiedź od pana, bo to było pytanie od słuchacza właśnie, ile powinna wynosić taka płaca minimalna? Czyli to powinna być połowa średniej krajowej, tak jak to... Połowa średniej krajowej, no ale uczciwie wyliczanej, a nie tych największych firm, pani redaktor. No bo to naprawdę wykrzywia sytuację. No kto zarabia 7300 zł, nie wiem, w Bielsku Białej na przykład, czy gdzieś... Prawda? No i jeszcze tutaj było pytanie, ilu Polaków zarabia... A to jest niby średnia. Bo to jeszcze było pytanie, ilu Polaków zarabia obecnie płacę minimalną, to ja odpowiem na koniec 2000... 2,5 miliona, to były dane na... A teraz ma być 3700 podobno. 3700? O! Tak, tak. 3700. Ja widziałem ostatnio taką daną, że po tym podniesieniu w 2024 to będzie 3 700 000. Czyli pójdzie w górę jeszcze ta liczba. No a jak to się ma właśnie do inflacji? Bo rozumiem, że to nie działa. No jakby nie napędzało inflację, pani redaktor. Szczególnie, że proszę zauważyć, że nie tylko te 3 miliony, powiedzmy, ludzi będzie dostawało więcej pieniędzy, część pod stołem, jak mówimy, niestety, ale również jeżeli ktoś ma pensję bliską pensji minimalnej w tej chwili, no i ta pensja minimalna wzrośnie, to też popędzi do pracodawcy, powie, podnieś mi płacę, prawda? Kolega jego, który od niego zarabiał więcej, 10% pójdzie, to ja też chcę mieć podwyżkę, no bo nie może być tak, że on mnie dogoni, kiedy ja jestem lepszy. No i to będzie ciągnęło płacę do góry, a to będzie oddziaływało na inflację. I to jest ten czynnik, jak który ja mówię. Te nasze zasługi. Tak to 60%. No ale dla rządu to dobrze, bo wtedy po prostu więcej pieniędzy wpływa do budżetu z VAT-u. No. Wie pan, ja bym chciał, żebyśmy kiedyś, kurczę, oduczyli się od mówienia dla rządu to dobrze. No bo dla budżetu. Właśnie, a budżet to są nasze wydatki, powinny być. Ochrona zdrowia, o tym, jak te wydatki są rozdzielane, to o tym już decyduje rząd właśnie i sejmowa większość. Tak, ale to powinno być dla nas dobrze, że więcej wpływa do budżetu, a nie dla rządu, tylko wtedy musimy ten rząd poważać i wtedy będzie okej. No tak, ale jeśli rząd tam ogłaszał właśnie to, że będzie podniesienie tej płacy minimalnej, to niemalże to zabrzmiało tak, jakby rząd wypłacał te pensje. Przecież te pensje muszą wypłacać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają, ewentualnie państwo, no bo mówimy też o budżetówce, tak? Jak rozumiem. Bo tak to miało, pani redaktor, zabrzmieć właśnie, że to rząd wypłaca, to nie jest prawda. Poza tym w wielu zawodach ta średnia, ta płaca minimalna nie obowiązuje. Ja widziałem wyliczenia, ile nauczyciele w tej chwili mają i jak to wygląda w stosunku do tej nowej płacy minimalnej. Ich nie obowiązuje podniesienie tej płacy do minimalnej. Ale dostaną jakiś bon i będą sobie mogli kupić laptop. O. No tak, słyszałem, że przed wyborami 1000 zł chyba tak, mają dostać. Tak, no to naprawdę. Nie wiem, czy się będą zachwyceni, bo po pierwsze nie co roku są wybory, a po drugie chyba woleliby solidniej zarabiać. Ale to jest stary ból, wie pani. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to... To jest ból, który się ciągnie od jak długo, jak ja jestem na świecie chyba. Naprawdę. W PRL-u było to samo. Nauczyciele byli faktycznie wynagradzani. W wolnej Polsce było dokładnie to samo. Nie wiem, jak myśmy się uchowali, panie redaktorze, niech pani powie. No, wykształcili nas jakoś tak, dajemy sobie radę. No, jakoś sobie dajemy radę, no ale wystarczy zobaczyć, jak w rankingach wyglądają na przykład nasze uniwersytety, chociaż to akurat jest już szkolnictwo wyższe, a nie edukacja stricte. No ale to chyba Uniwersytet Jagielloński to jest chyba na 300 którymś tam miejscu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, w 500 się mieści. No to tak, to blado to wygląda. Ale jeśli wracając do tego baneru, no bo to rzecz w sumie bez precedensu. No dlaczego NBP, instytucja niezależna, umocowana w konstytucji, pozwala sobie na coś takiego, że broni rządu? No przecież to powinno być, być rozłączne zbiory, a nie wspólne. Ale oczywiście, że tak. Pan prezes Glapiński, jak patrzyłem na jego
nie akurat na jego, tylko jakie obowiązki stoją przed szefem banku centralnego, to jedno z oczywistych to jest to, że musi być apolityczny, znaczy nie może należeć do partii politycznej, do związku zawodowego, więc on te formalne warunki spełnia, prawda? Ale niestety nieformalnych nie spełnia i ja pierwszy raz widzę, naprawdę, widziałem ich wszystkich po kolei od 89 roku szefów banku centralnego. Każdy z nich miał jakieś przekonania. Prawicowe, afiliacje polityczne, różne. Absolutnie tak. Ale nie afiszował się z tym. Pan prezes Glapiński niestety się afiszuje na każdej konferencji, bo ja każdą tą konferencję na bieżąco komentuję. Mam, tak. Wie pan, niektórzy twierdzą, że to jest fajna zabawa. No nie wiem, no tak nie powinno być. No, prezes Glapiński na pewno, wygłaszając te swoje wystąpienia, na pewno dobrze się bawi. Wygląda na takiego, który naprawdę dobrze się bawi. Podobno z głębi NBP-u dochodzą do mnie informacje, że prezes Glapiński jest zachwycony odbiorem swoich wystąpień. No okej, okay. Ale ja również oglądam Jerome Powella, słucham i Christine Lagarde. Wczoraj Powell, dzisiaj Lagarde i naprawdę to są innego rodzaju wystąpienia, nieistotne. No wróćmy do tego nieszczęsnego baneru. No oczywiście, że go nie powinno być. Oczywiście bank może twierdzić, że powody inflacji są takie, siakie i owakie, ale wchodzenie w buty rządu, że tutaj to rząd nie jest winien, a winien jest nie wiadomo kto i mówienie, że jak ktoś mówi inaczej, to jest zwolennikiem Putina, no to pani wybaczy. To jest naprawdę... Ale skoro Jarosław Kaczyński ostatnio też zwrócił się do dziennikarza, nazwał go przedstawicielem po prostu... Bo zadał pytanie, dlaczego minister Błaszczak nie podał się do dymisji, czy też nie odchodzi z rządu. No i to po prostu... No ale jest on już takie numery, to ćwiczyliśmy, pamiętam, że w 2011 roku chyba w kampanii to z kolei prezes Kaczyński dziennikarzy niektórych tam przypisywał, że to nie dziennikarze, no więc w sumie teraz są przedstawicielami Kremla. Takie sprowadzanie od Putinom czy od Hitlerom to niestety jest znane w polskiej polityce. To też jest takie podważanie wiarygodności dziennikarzy. Absolutnie. Ale widzę, że to jest po prostu już niemalże, może nie systemowe, ale widać tę tendencję akurat w partii rządzącej, ona się nasila, zwłaszcza teraz przed wyborami. No niestety, przed wyborami to wie pani, wszystko się będzie nasilało. Będziemy różne dziwne rzeczy widzieli. No trudno, tak. Musimy jeszcze te 4 miesiące wytrzymać. Ciekawe opinii pyta. Wszyscy drukują, zadłużają się na lata. Jakie będą pana zdaniem konsekwencje tego działania? Czy rządy się kiedyś opamiętają? Wrócimy do realnej ekonomii, a nie tej opartej na rolowanym długu. Pozdrawiam, Krystian. Pozdrawiamy też pana Krystiana. Pan Krystian ma całkowicie rację. Rzeczywiście tak to się dzieje. W tej chwili to zadłużenie świata jest, nie pamiętam, 3,6 razy PKB świata. Nie wiem. Szalone jest po prostu. Nie wiem, czy państwo wiecie, jakie jest zadłużenie Stanów Zjednoczonych. Mówi się, że my mamy bardzo duże zadłużenie. My mamy niecałe 50-48 chyba procent do PKB zadłużenia. Całego. Tego z BGK, z PFR-em, z wszystkimi tymi funduszami pozabudżetowymi. Niecałe 50%. Stany mają 129% do swojego PKB. Jest to niedawno podniesienie. To jak to się dzieje, że to państwo nie bankrutuje? No bo emituje to coś, co każdy chce mieć, czyli dolara. Czyli drukuje pieniądze. Tak jest, wie pani. Oni mają zadłużenie, mieli zadłużenie 31,4 biliona, naszego biliona. Nie ich, bo ich bilion to nasz miliard. No ale biliona dolarów. To jest 129% ich PKB. Niedawno zawiesili dług, no bo musieli mieć zgodę kongresu, żeby to robić, więc będą się zadłużali dalej. No i na pytanie pana odpowiem, że świat się nie opamięta, dopóki nie dojdzie do tego, że pan, ja i wszyscy inni, a przynajmniej większość, dojdzie do wniosku, że jeżeli czegoś można nadrukować, ile się chce, to coś jest bezwartościowe. Bo jeżeli świat dojdzie, jeżeli ludzie dojdą do wniosku, że to są tylko papierki, które są nic nie warte, wtedy będzie gorąco i wtedy będzie naprawdę potężny kryzys i wtedy się to zmieni i wrócimy do książki z ekonomii, do książek z ekonomii, ale to nie za mojego życia, jak myślę.
Zresztą i... całe szczęście, bo wcale nie chciałbym tego oglądać. No, gdyby to miał być taki kolaps, no to... No. To nie życzmy sobie czegoś podobnego. No to po prostu to byłoby Armagedon, można powiedzieć. A tak jest. Taki dokładnie. Finansowy. Absolutnie. I jeszcze jedno pytanie. Czy rozszerzenie programów socjalnych zapowiedziane przez rząd i opozycję nie doprowadzi do zahamowania trendu spadkowego inflacji? I czy wobec spowolnienia gospodarczego i galopującego zadłużenia grozi nam druga Grecja? Tak, druga Grecja, może od tyłu. Druga Grecja nam grozi, ale nie natychmiast. Ja ciągle przypominam, Grecja miała w 1975 roku, 48 lat temu, zadłużenie 25% do PKB. 25%, my mamy 50%. Czyli dwa razy tyle. Tak, potem zaczęły się ścigać dwie partie, PASOK i Nowa Demokracja chyba. Mamy też tutaj takie dwie główne partie. I też się ścigają. Zaczęły się ścigać z podarkami dla wyborców. W związku z tym z tego 75 25%, 2000 już było 100% do PKB, a potem był kryzys grecki. Ale to trwało, jak państwo pamiętacie, do gdzieś 2010 chyba zaczął się ten kryzys grecki, więc to zabrało im 35 lat. Więc ponieważ my jesteśmy już bliżej, no to jeszcze ze 20 lat pewno tego wszystkiego będzie trwało, zanim to na nas nas trafi. Więc jeżeli pan się martwi rokiem następnym, to nie, dramatu nie będzie. Obietnice wyborcze w tej chwili są w okolicach, jeszcze nie wiadomo, co się będzie działo do października. W okolicach 100 miliardów złotych. 100 miliardów złotych to jest jakieś 3% PKB. Naprawdę nie. Ja wiem, że mówię straszne rzeczy, ale to nie jest dramat. To Polska udźwignie nawet te obietnice wyborcze. Przy czym o dziwo na razie, podkreślam to słowo na razie, bardziej hojna jest Platforma Obywatelska. To się może nie spodobać, to co pan teraz powiedział. Może się nie spodobać. Ja wiem, czytałam też komentarze, że no, żeby wygrać z populistami, to po prostu trzeba stosować te same chwyty. No i to jest właśnie Nowa Demokracja i PASOK, proszę pani. Tak, to jest dokładnie to samo. Ten sam model działania, można mechanizm powiedzieć. Mechanizm jest ten sam. Droga jest ta sama. Tak jest. No. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Piotr Kuczyński, ekonomista i analityk domu inwestycyjnego Xelion, był z nami w wersji online. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się face to face, czego sobie bym życzyła. Bardzo dziękuję i dobrego popołudnia. Kłaniam się. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radiu Z i na player radioz.pl.